Cześć, witajcie. Dziś mam zaszczyt przeprowadzić wywiad z Kornelią Suchecką, dwukrotną wicemistrzynią Polski w trójskoku. Zapraszamy. Cześć Kornelia, jak samopoczucie? Cześć. No dobrze, dobrze. Może opowiesz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Czy ktoś z rodziny uprawiał sport? No, moja historia w sumie zaczęła się w dość wczesnym wieku, ponieważ od zawsze zajmowałam się sportem, lubiłam robić wszystko, co było związane z jakąś aktywnością fizyczną. Na przykład grałam w koszykówkę, w siatkówkę. Łapałam się dosłownie wszystkiego, czego można było w szkole, w szkołach. A tak naprawdę pasją do sportu chyba zaraził mnie mój tata, bo od zawsze jest związany ze sportem, od małego. I w sumie do tej pory trenuje siatkówkę, także myślę, że jest to też w dużej mierze jego zasługa. Rozumiem. Czyli od razu nie wiedziałaś, że trójskok będzie Twoją ulubioną dyscypliną? Nie, nie. Długo do tego dochodziłam. Tak naprawdę zaczęłam trenować sprinty. To była moja koronna konkurencja, dopiero później przerzuciłam się na trójskok i w trójskoku dopiero zaczęłam odnosić coraz to większe sukcesy. Rozumiem. Zaczęłaś jeździć na zawody. Kiedy odbyły się Twoje pierwsze zawody, takie, które pamiętasz? Moje pierwsze zawody odbyły się w 2013 roku w Błęda Hali w Warszawie. Nie wspominam tych zawodów dobrze, ponieważ nie byłam doświadczoną zawodniczką, było mi bardzo ciężko, ale wiedziałam, że to jest coś, w czym już chcę zostać, że nie chcę już zmieniać tej dyscypliny. Rozumiem. Czy masz swojego trenera? Jakie masz z nim relacje? Tak, oczywiście. Każdy ma swojego trenera. Akurat z moim trenerem mam relacje naprawdę bardzo dobre. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, gdzie teraz jestem i na pewno nie osiągnęłabym tak wiele. Relacje mamy bardzo dobre. Trener wspiera mnie we wszystkim. Naprawdę daje mi bardzo dużą motywację do tego, co robię. Super. Jak często trenujesz? Trenuję 6 razy w tygodniu i moje treningi zazwyczaj trwają od 2 do 3 godzin, to zależy. Jeżeli jedziemy na obóz, mamy wtedy treningi oczywiście częściej i nie ma tak, że jest dzień odpoczynku. Jeżeli już mamy zbyt dużą ilość treningów, wtedy robimy po prostu jakiś rozruch, jakoś tak wolniej, ale nie ma tak, że odpoczywamy. Cały czas ciężko trenuję. To bardzo długo, dużo czasu musicie się zajmować. Czy musiałeś z czegoś zrezygnować na rzecz sportu? Myślę, że zdarzały się takie sytuacje, gdzie na przykład musiałam odpuścić sobie jakieś wyjazdy albo coś, żeby przygotowywać się do mistrzostw, czy jak przychodzi sezon halowy, czy to letni. Zawsze każdy weekend mam zajęty, także moi znajomi gdzieś wyjeżdżają, a ja zostaję, żeby trenować, żeby być coraz lepszym. Jakie osiągnięcie było dla Ciebie najważniejsze? Moim największym osiągnięciem było w zeszłym roku zdobycie wicemistrzostwa Polski tutaj w Toruniu. Zabrakło mi zaledwie centymetra do mistrzostwa Polski, ale ten wynik naprawdę był satysfakcjonujący i dał mi 25. lokatę na listach europejskich, także byłam z niego naprawdę zadowolona. Właściwie Twoje wszystkie największe osiągnięcia zdobyłaś w Toruniu. Tak. Czy to Cię skłoniło do tego, żeby zacząć tutaj studiować? Może trochę. Bardzo podoba mi się tutaj skocznia na hali i naprawdę dobrze mi się tutaj skacze. Miałam dobre wspomnienia z Torunia, także na pewno też brałam to pod uwagę, wybierając szkoły. I myślę, że trochę. Rozumiem. Jaki jest Twój cel na ten sezon? Na ten sezon? Ten sezon jest dla mnie naprawdę ciężki, ponieważ miałam ponad miesięczną przerwę i dopiero wracam do treningu, a za 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, mamy Mistrzostwa Polski. I oczywiście chciałabym zająć jak najwyższą lokatę. Pierwsze 2 miejsca będą reprezentować nasz kraj na meczu międzynarodowym. Mam nadzieję, że uda mi się uzyskać dobry wynik i możliwe będę reprezentować nasz kraj. Życzymy Ci tego. Mówiłaś o przerwie. Czym ona była spowodowana? No, miałam kontuzję kolana, zebrały mi się płyny w kolanie, przez co bardzo mnie bolało, trochę było spuchnięte i uniemożliwiło mi trenowanie, także musiałam na chwilę sobie dać spokój. Jest to moja taka pierwsza przerwa w ogóle, od kiedy trenuję.
Więc był dla mnie to bardzo ciężki okres. Czy szykujesz się na zawody w najbliższym czasie? Tak, najbliższe zawody będę mieć w niedzielę w Warszawie. Będzie to lekkoatletyczna liga na warszawskim AWF-ie. W takim razie życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.